Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ariowit. Witam was w moim kolejnym filmiku, gdzie powiem wam o tym sprawach duchowości i tak dalej w naszym wnętrzu, że Kościół jest w nas, a nie jakiś budynek, do którego musimy chodzić. My jesteśmy Kościołem, nasz środek jest świątynią i o nią musimy sami zadbać. Tak więc będę miał kilka wam tekstów do przekazania, wartościowych, wartych wysłuchania. Zaczniemy sobie od przeczytania tutaj. Kościół jest w tobie, a nie w żadnym papieżu, ani kaznodziei, ani w żadnym budynku, ale w tobie, albowiem twoje ciało jest rzeczywiście świątynią żywego Boga. A Chrystus staje się osobistym towarzyszem umysłu i ciała, zależnym od osobowości i indywidualności bytu, ponieważ w praktyce stosuje wyrażane założenia i prawdy. Dobrze, więc Kościół jest w nas, a nie w jakimś innym człowieku i budynku. A jak ktoś tutaj jest z Chrystusem, to jest rzecz taka, że no jak jesteś katolikiem, to może być ciebie Chrystus. Jak będziesz innej wiary, to może być Budda i tak dalej, to nie wiem, jak ktoś się w to bawi, to może tutaj to jeszcze wziąć pod uwagę. Ale Kościół, nasze my jesteśmy własną świątynią utworzoną na wzór Boga i to tyle. Co ja mam powiedzieć, nie jakiś budynek. Proste, tak. Nie dla takiego, tylko myślę, że na pewno nie dla katola takiego księdza, takiego tych owieczek, które chodzą za nim i zgrzeszą 20 razy, wyspowiadają się i już są ok. Bo się wyspowiadali i możemy dalej zgrzeszyć, to jest takiego. I jeszcze zapłacić za to, że zgrzeszył i tak dalej, to jest ta religia katolicka. Ach. Do czego doprowadził chrzest? Podobno w 966 roku, podobno, ale to podobno to było już kilka lat. 969 chyba. Inna data w ogóle. I to szło terenowo też gdzieś na zachodzie jakieś plemię się ochrzciło, gdzieś na wschodzie, więc to nie było tak, że nagle wszyscy przeszli, bo to musiało potrwać jakiś czas, więc wiecie, no to jest właśnie ta nowa historia szkolna, którą opowiedziano nam. I teraz kolejny tekst, który chcę wam przeczytać. O tym, o potężnych zmianach energetycznych. Niezwykle potężne zmiany energetyczne zachodzą, gdy nowa Ziemia przyspiesza do nowego złotego wieku. Nasze ciała fizyczne są ulepszane i tworzone na nowo w tym samym czasie. I im wyższa jest osobista częstotliwość wibracyjna, tym łatwiej będzie się poruszać po tych intensywnych wewnętrznych zmianach. Ponieważ każda nić DNA, wszystkie komórki i tak dalej oraz ciała fizyczne, emocjonalne, umysłowe, duchowe i tak dalej są formowane na nowo i rzeczywiście stają się coraz bardziej wypełnione światłem. Jeśli wkupisz się w strach i masową świadomość lęku i histerii, zatkasz swoje własne pola energetyczne, a tym samym nie będziesz w stanie przyswoić tych zmian, ponieważ podświadomie je zablokujesz. Strach powoduje stres, a stres zatyka i wyłącza. Kiedy ktoś jest otwarty i głęboko połączony z boskim źródłem i wszystkim, co jest, nie ma w nim strachu. Wkraczamy teraz w nieskończoną przestrzeń, gdzie ogarniamy śmiertelność własnej duszy. Widząc, że to życie jest tylko jednym mrugnięciem oka wieczności. Nie ma strachu przed śmiercią, bo śmierć jest iluzją. To samo mówił Milewski, Stanisław Milewski. On też mówił, że śmierć nie istnieje, to jest tylko przejście. Kurde, to wszystko jest w głowie. Mamy w głowie śmieci, które powinniśmy wyrzucić sobie z głowy i wyrzucając te śmieci możemy odkryć naprawdę wspaniałego siebie. Polecam wam film Siła Spokoju. Tak, Siła Spokoju to jest film, który poleciła Bozena Prabucka, taki ma nick na YouTube, to jest komentarz nie? I poleciła i czy no generalnie no film z 2006 roku i tam takie
Pokazujący, no. Jak, no, no filmy, jak filmy takie wtedy były. Bo taki świat też był, ale pokazujący prawdę, żeby uwierzyć w siebie. Mądrości tam są takie pokazane w tym filmie, no, żeby wyrzucić śmieci z głowy i dostrzegać wiele chwil, bo cały czas coś się na pewno dzieje, tylko że my tego nie zauważamy, że większość ludzi śpi i nie potrafi się obudzić do życia. Po prostu śpią. Nie potrafią wykorzystać życia tak, jak należy. Prawda. To jeszcze jest. Dusza nie może się starzeć, ponieważ jest czystą energią. Ludzki umysł wyczarował konstrukcje i fałszywe obrazy, ponieważ umysł nie może sięgać tak daleko, co dusza. Dobra, tutaj... Kiedy zaczniesz naprawdę ponownie łączyć się na najwyższych poziomach z własną duszą i obejmiesz boskość w sobie, już nie będziesz traktować życia na tej planecie tak poważnie. Nie będziesz też ulegać zewnętrznym opiniom, zewnętrznej propagandzie i tak dalej. Będziesz kroczyć świętą ścieżką jako jedność ze swoim stwórcą i całym stworzeniem. I w ten sposób będziesz spokojnie realizować swój najwyższy cel duszy. Misję z głębi serca i duszy. Bez względu na to, co się wokół ciebie dzieje. Najpotężniejszych mistrzowskich dusz nie znajdziecie wśród tak zwanych celebrytów. I tak dalej. A celebryci tam... Lewandowski i tak dalej. To nic w ogóle, co to w ogóle jest? Opium dla mas, jak te gogle boksy w telewizji. Ale jest większość. To wolę. Taka jest inteligencja w Polsce. To jest też mądry tekst, który wam przeczytam. Człowiek. Połączenie ziemskiego ciała z nieśmiertelną, wielowymiarową duszą obdarzono nas potężną wewnętrzną mocą, boskim połączeniem ze Stwórcą, ze źródłem wszelkiej świadomości, której cząstka jest w każdym z nas, ale dawno temu zmuszono nas, byśmy o tym zapomnieli. Odrzuć trucizny, zadbaj o ciało, uwolnij umysł, obudź energię, odzyskaj połączenia. Przypomnij to sobie. To jest bardzo mądry tekst. Zrozum raz na zawsze, że twoja świadomość ma magnetyczną moc, która przyciąga do twojego życia wszystko, czego pragniesz. Jeśli czegoś brakuje w twoim życiu, dlatego, że brakuje tego w twoich myślach. Zachowaj piękne obrazy przed oczami. Nawet pojedynczy, negatywny obraz może zatruć twoją świadomość. Gdy tylko zaczniesz doświadczać radości, jaką przynosi ta starożytna technika, zaczniesz zdawać sobie sprawę z nieograniczonych możliwości twojego umysłu i uwolnić te zdolności i energię, które wciąż są w tobie uśpione. Dlatego powinniśmy być szczęśliwi. Z dnia na dzień. Zmienić podejście. Ponieważ zmieniając podejście możemy naprawdę zmienić wszystko. Bardzo dużo. Wokół nas. Zmieniając podejście. Ale wiecie, większość społeczeństwa polskiego jest takie, że takie no ponure, problemowe, głupkowate. Jakieś słowa, które dla mnie nie istnieją, jakieś jak zawiść i tak dalej. Szkodzenie jeden drugiemu. Takie słowa dla mnie istnieją, to jest dla takich ludzi małych, malutkich. A dużo jest tego na świecie. I w Polsce tak samo. To się stało. Z nami teraz, a to nie ma co porównywać do dawnych lechitów, którzy byli naprawdę wspaniałymi ludźmi, jak się patrzy na to, co jest teraz, to byli dobrzy ludzie, ale rzecz jest taka, że jakoś ciężko mi uwierzyć, że jest Bóg taki w tym rozumieniu, jakiego tutaj w kościele nam mówią i tak dalej, bo gdyby Bóg istniał, to by nie dopuścił do tego, żeby nas, naród lechicki, wymordowano
zniszczono naszą mentalność, bo my byliśmy dobrzy. Tutaj zawsze za kimś odparliśmy ataki, zostały odparte muzułmanów dwa razy tak, to by cała Europa została zalana. I jak tam się odwieńczono? Staryca Katarzyna, która nie ma, tak naprawdę to jakieś niemiecko i wiecie, te jeszcze inne korzenie, wiadomo jakie korzenie, przejęła nas i zniszczyła naszą mentalność i podejście, to tak nam się odwdzięczono. Austria też tam to pod Niemcy podlega, więc to jest taka sama zasada. Austria, Bawaria. Zarąbali nam wszystkie tereny, które były nasze. To było nasze. Austrii był król Ariowit, który podarował swojej żonie Julii miasto w Austrii, bo to było jego. A ta Julia to była siostra Juliusza Cezara, czyli no, Ariowit miał bliskie kontakty z Juliuszem Cezarem. Tacy to byli ludzie. Takie kontakty. No i jeszcze tam tak się pozmieniało. No ale jeszcze Belgia. No Belgia to też te same tereny. To wszystko zostało zabrane. Zaczęło się od Saksonii. Małe Saksonii, tacy Saksonowie. Albo Teutonii. Się tak zepsuło. Cesarstwo. Cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. Wybijające wszystkich w pień w imię Jezusa. Jaka to jest herezja. Obłuda. O. Jezus by tego nie chciał tak swoją drogą. To wszystko było po to, żeby się bogacić. I tak w ogóle tak swoją drogą to templariusze to byli słudzy satanistów. Oni nie wierzyli w Boga, oni mieli własnego, no tego, w którego wierzą elity światowe. Są nawet zdjęcia, można zobaczyć. Jakie tam figurki są i tak dalej. Więc templariusze, czy inaczej Niemcy, to byli słudzy najgorszych z najgorszych elit, które są teraz Niemcy. Cudowny kraj, prawda? Wszystko zniszczył, co było do zniszczenia. Papierosy wprowadził, to też wymysł. Bilderberg, grupa Bilderberg, to jest wymysł Niemca. Niemieckie korzenie, on ją założył. Rothschild z Niemiec pochodzi. Jakby to były nasze tereny, to by nie było tak, no. Zepsute. Wszystko zepsuci ludzie. A teraz ludzie dookoła są ogłupieni, są tacy głupi, że... Prawda. Dobra, idziemy dalej. Strachy na lachy są bezskuteczne. Hej. Chyba to będzie tyle, no, co mogę się pokazać. Bez żadnego dyplomu budowali drogi, które służą do dzisiaj. A później przyszli profesjonaliści. To stary. Urodziłem się z potencjałem, urodziłem się z dobrocią i zaufaniem. Urodziłeś się z ideałami i marzeniami, urodziłeś się ze wspaniałością, urodziłeś się ze skrzydłami. Łzanie nie jest twoim, moim przeznaczeniem, więc nie rób tego. Masz skrzydła, naucz się ich używać i leć. Dobra. I jeśli to czytasz, Wszechświat chce, żebyś wiedział, że wszystko pracuje dla ciebie. Coś nieoczekiwanego pojawi się w twoim życiu. Zaskoczy cię i zmieni wszystko, niosąc nieskończone możliwości światła i miłości. Otwierają się drzwi do dostatku. Przychodzi do ciebie wspaniała wiadomość, która w magiczny sposób cię zaskoczy. Nadejdzie spektakularna zmiana. Wkrótce będziesz się cieszyć z ogromnego szczęścia. Otrzymasz tyle radości, że cały świat poczuje twoją radość. Wspomnienia o niedostatku
zostaną usunięte z twojego systemu życia. Życie ci zaoferuje niesamowite cuda i to cię pobłogosławi. To jest twój moment, aby zacząć otrzymywać skończone dobra od wszechświata. Są dwie kategorie ludzi, słabi i silni. Słabi ludzie to tacy, których stać na pogardę innymi. Szyderstwo, manipulacje, zawiść, bo to jest jedyny sposób, w jaki mogą się dowartościować. Doszukują się winnych wad, które są częścią ludzkiej natury. Energetyczny żebrak tylko tyle może dać siebie innym. Bo w ten sposób maskuje swoje słabości i frustracje. Silni ludzie są autentyczni, wspierają innych z przyjemnością, z pasją. Nie robią tego na siłę, aby kompensować swoje własne braki. Bo mają zdrowe poczucie własnej wartości. Nikt nie jest dla nich zagrożeniem czy wrogiem. Dlatego, że są spełnieni. Dlatego, że są rzetelni wobec samych siebie. Dlatego, że są osobami stanowczymi. Nie da się manipulować czy poniewierać takie osoby. Cechuje zdrowa pewność siebie bez narcystycznego zacięcia. Otwartość na świat i ludzi. Odwaga samorealizacji. Nie zwracają uwagi na cudze opinie. Nie robią niczego z populizmu czy z chęci imponowania. To są dla nich wartości skrajnie obce. Ich motorem napędowym jest poznawanie własnej natury, słuchają siebie i własnej intuicji. Nie są perfekcyjni, bo wiedzą, że perfekcja to wstęp do prokrastynacji i zabicia własnej kreatywności. Silni ludzie są bardzo ufni, bo w każdym widzą odbicie samego siebie. Nie widzą winnych konkurencji, ale możliwość wspólnego tworzenia. Silni ludzie są przede wszystkim szczęśliwi. Dobrze, to będzie wszystko. Tak wystarczy. Na razie dziękuję wam za uwagę. Jeśli się spodobało, zostaw łapkę w górę. Napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Subskrybuj kanał. Polecajcie, komentujcie i trzymajcie się. Cześć. Pa.